Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra na konferencji prasowej przedstawiło dwie opinie dotyczące możliwości poddawania termicznemu przekształcaniu odpadów w instalacjach należących do Kronoszpanu. W pierwszej opinii profesor Tadeusz Piecuch z Politechniki Koszalińskiej stwierdza, że na terenie Kronospanu nie ma właściwych instalacji, które mogłyby skutecznie przechwytywać wszelkie niebezpieczne substancje pochodzące z produkcji i procesów spalania. Doktor Adam Grochowalski w swojej opinii po raz kolejny wskazał, że pyły pochodzące ze szlifowania płyt wiórowych są materiałem niebezpiecznym i do ich utylizacji należy wybudować odpowiednie instalacje. Obie opinie trafią teraz do ministra ochrony środowiska, sądu i Komisji Europejskiej, a relacja z konferencji w dalszej części programu. Lasów przybywa. Pod takim hasłem leśnicy obchodzili dziś ogólnopolskie Święto Lasu. Obchody przed wojną odbywały się co roku. Obecnie wrócono do tej tradycji. Patronat nad obchodami objął prezydent Bronisław Komorowski. Obchody rozpoczęto od prezentacji multimedialnej, w której nawiązano do historycznych obchodów w 1933 roku. Po wystąpieniach najlepszych leśników uhonorowano kordelasami leśnika polskiego, a także dyplomami i nagrodami. Wcześniej leśnicy uczcili swoje święto, sadząc las w kilku nadleśnictwach. Po raz 12 już zorganizowano międzyszkolną spartakiadę gier i zabaw. Turniej odbył się w Siódemce. Spartakiada ma na celu integrację najmłodszych uczniów i promocję zdrowego stylu życia. Gościem spartakiady był szczecinecki zespół Materia. W zmaganiach uczestniczyły 30-osobowe reprezentacje wszystkich szkół podstawowych. Natomiast każda szkoła przyprowadziła też spore grupy kibiców, które gorąco dopingowały swoich zawodników. Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali puchary, dyplomy i słodkie upominki. Brzegi jeziora Trzesiecko nie należą do najczyściejszych. Wędkarze z koła PZW Jesiotr poczuli się odpowiedzialni za stan jeziora i zapraszają wszystkich do sprzątania brzegów naszego jeziora. Koło Jesiotr zaplanowało taką akcję, czyli akcja Sprzątanie Jeziora Trzesiecko na dzień 27 kwietnia o godzinie 8:00. Spotykamy się przy plaży, dawna plaża wojskowa przy ulicy Kilińskiego. Mamy worki, rękawiczki i zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko wędkarzy, do wzięcia udziału w akcji sprzątania jeziora Trzesiecko. No warto ze sobą chyba wziąć przynajmniej gumiaki, najlepiej wodery takie wysokie, bo trzeba będzie nieraz wejść do wody, aby sprzątnąć te śmieci. Tak jest, skupimy się na linii brzegowej i trzcin, bo w sumie chodzi nam o to, że będzie łódka, park jest tak sprzątany, ale nam chodzi o sprzątnięcie linii brzegowej i tego pasa trzcin, to co pływa w jeziorze. Czyli zabieramy, tak jak powiedziałem, gumiaki, wodery. Gumiaki byłyby dobrym asortymentem tej akcji. No, czyli co, wszystkich chętnie zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji. Tak jest. Przypominam, 27 kwietnia o godzinie 8:00 spotykamy się przy plaży, dawna plaża wojskowa przy ulicy Kilińskiego. Operetka, czyli Zaśpiewajmy o miłości, to temat najbliższego koncertu Małej Filharmonii Szczecineckiej. SAPIK wspólnie ze Szczecineckim Towarzystwem Muzycznym zapraszają wszystkich miłośników operetki właśnie już w sobotę, dlatego ten weekend majowy tak naprawdę zaczyna się w kwietniu. O godzinie 19:00 program operetkowy Zaśpiewajmy o miłości. Jakbyśmy go nazwali największe przeboje muzyki operetkowej, to również będzie to cała prawda. Znakomici wykonawcy, świetna atmosfera, specjalnie przygotowana konferencjerka pod tym właśnie kątem, by ten świat operetki przybliżyć. I warto sobie zarezerwować czas i wybrać się na ten koncert. A dobra wiadomość dla wszystkich melomanów jest taka, że kiedy nagrywamy te słowa, w kasie Kina Wolność są jeszcze bilety na to wydarzenie. Sobota, 27 kwietnia, godzina 19, Kino Wolność. Naprawdę warto przyjść. Szczecinecki basen w tym roku obchodzi swoje 11 urodziny. Z okazji urodzin basen proponuje różne promocje. Pierwszy rok drugiej dekady po dziesięcioleciu
Jak basen wchodzi w nową epokę, chcielibyśmy dla naszych klientów, tych, którzy przychodzą na basen, przytrzymać ich, wprowadzić nowe oferty i taką ofertą jest karnet, który będziemy dla chętnych klientów wydawać. 11 pobyt gratis, czyli po 10 pobytach standardowych, 11 w 11 rocznicę bez dodatkowych opłat. Będą to bilety w kategorii podstawowej oraz bilety w tej grupy rozszerzonych usług. Czyli co, każdy, kto przychodzi na basen, może z tej oferty skorzystać? Czy trzeba być mieszkańcem Szczecinka? Nie. Każdy, kto może skorzystać. Ja przypominam, że również dla wszystkich po ubiegłorocznym sukcesie oferty urodzinowej dla mieszkańców Szczecinka, również nie mieszkańcy Szczecinka w dniu swoich urodzin za 50% mogą kupić każdy bilet z naszej taryfy. Także te promocje co prawda się nie łączą, ale można poza urodzinami również odwiedzić i dla często korzystających z basenu mamy właśnie taką dodatkową atrakcję, a na okres tak wiosenno-letni, trzeba pamiętać, że zima się niedawno skończyła, utrzymujemy ofertę druga osoba 50% dla tego biletu najbardziej zawierającego wszystkie nasze usługi. W długi weekend będziemy saunę i solarium otwierać od rana na życzenie klientów. Także niezależnie od tego, że w sobotę i niedzielę mamy czynne od rana, tak żeby można było skorzystać z tych naszych wszystkich ofert od najbliższej soboty, czyli tutaj 27 kwietnia do 5 maja, czyli do niedzieli od samego rana na życzenie klientów będzie otwarta sauna, jeśli nie jest to dzień normalnej pracy. W niedzielę zostanie rozegrany 30. jubileuszowy Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Jak zawsze 3 dni przed biegiem to są bardzo intensywne przygotowania i na zadane pytanie, ile osób wystartuje, to dzisiaj tego nie wiemy, ponieważ regulamin mówi o tym, że zawodnicy do biegu głównego mogą się zgłaszać do niedzieli do godziny 12. Na dzień dzisiejszy już padł rekord w stosunku do poprzedniego roku, no bo mamy zapisanych już 400 osób, a z zeszłego roku kończyło bieg 330 i mniej wystartowało. Zapisów mamy nieopłaconych tak zwanych jeszcze już 530 osób. No więc szykuje się naprawdę bardzo mocny bieg i liczny bieg. Oczywiście w tym biegu również wystartują zawodnicy z zagranicy. Tradycyjnie już wystartuje kilku Kenijczyków. Chyba będą faworytami w tym biegu. No, wydaje się, że tak, no bo myślę, że te nazwiska, które zostały zgłoszone, to są mocni. Jeżeli chodzi o czasy, jakie dotychczas uzyskiwali i miejsca, jakie zajmowali w dotychczasowych rozegranych półmaratonach lub biegach na 10 km. Również wystartuje zeszłoroczna zwycięzczyni Olga Ochal, kalendarowa, prawda, też zwyciężała już w półmaratonach w tym roku. Także bieg będzie bardzo mocny i jak zawsze atrakcyjny, bo trasa jest atestowana i będzie przebiegała tak jak zeszłego roku. Wszystkich sympatyków biegu zapraszam na niedzielę na godzinę 9:30, bo o takiej godzinie rozpocznie się uroczystość tam biegania. Oczywiście najpierw będą biegać dzieci, młodzież, bieg później po 12 dzieci z rodzicami i o 13 bieg główny.
No oczywiście pogoda chyba dopisze, wszystko na to wskazuje. W ubiegłym roku bardzo dużo kibiców na trasie, no na pewno w tym roku nie będzie inaczej. Ja zapytam o zawodników tutaj naszych miejscowych, bo z roku na rok coraz więcej zawodników ze Szczecinka startuje w tym biegu, nie tylko ze Szczecinka, ale z powiatu szczecineckiego. Jak to wygląda w tym roku? Jeżeli chodzi o zapisy i opłacenia, to już dawno, w zeszłym tygodniu już padł rekord. Mamy w tej chwili ponad 60 zapisanych ze Szczecinka i powiatu szczecineckiego. Z zeszłego roku było 47. Także jak na razie to bieg dalej jest atrakcyjny i z roku na rok liczba startujących jest większa i dla nas, dla organizatorów, to również jest na przyszły rok pewien sygnał, że trzeba po prostu inaczej to wszystko zorganizować, dlatego że no jak już 500 ludzi biega, to już jest coś. A 5 lat temu zaczynałem, gdy biegało 70-80 osób, prawda? No będą pewne utrudnienia w ruchu w czasie tych biegów. No należy się chyba dostosować do poleceń, komunikatów wydawanych przez Straż Miejską, policję, organizatorów. Nie utrudniać, nie blokować, zwłaszcza ulic, nie parkować samochodów. Tak, ja co roku się zwracam w ostatnich latach do mieszkańców Szczecinka o wyrozumiałość, bo w godzinach od 11:30 do godziny 14:00 część miasta będzie wyłączona z ruchu i dlatego też na ulicach takich jak Mickiewicza, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Jana Pawła i Ordona, prawda? Tą trasą taka jest pętla, są dwie pętle pięciokilometrowe i na tych ulicach po prostu ruch między tą godziną już 12 a 14 będzie zamknięty. Nie wiedzie się w tej rundzie piłkarzom Wielimia. Tym razem przed własną publicznością tylko zremisowali z niżej notowanym Hubertusem Biały Bór. Początek był obiecujący, bo już po kilkudziesięciu sekundach gry Wielim prowadził 1-0. Po przerwie Wielim podwyższył wynik na 2-0 i kibice byli zadowoleni, bo nic nie wskazywało na zmianę sytuacji. Tymczasem Białobożanie nie załamali się i wzięli się do odrabiania strat. Najpierw wywalczyli rzut karny, ale go nie wykorzystali, a potem już z gry zdobyli dwie bramki, doprowadzając do remisu. Trener zespołu przyznał, że nic nie tłumaczy takiej sytuacji. Wielim musi wziąć się w garść, by myśleć o czwartej lidze. W środę grali również Błękitni. Ich przeciwnikiem był Drzewiarz Świerczyna. I ten mecz zakończył się remisem, tyle że 4-4. Mecz nie układał się po myśli gospodarzy, którzy nie wykorzystali atutu własnego boiska i cały czas gonili wynik, gdyż to goście obejmowali prowadzenie. Pierwsze dwie bramki Błękitni stracili w pierwszych minutach spotkania, ale do przerwy doprowadzili do remisu. Po przerwie ponownie goście objęli prowadzenie, jednak Błękitnym udało się wyrównać. Natomiast Daszbór na wyjeździe w Gościnie pokonał tamtejszego Olimpa 3-1. Oprócz biegu osińskiego, który odbędzie się w niedzielę, mam dla Państwa jeszcze dwa zaproszenia. W sobotę o godzinie 16 Wielim Szczecinek będzie podejmował Iskrę Białogard. Mecz odbędzie się na boisku Lechii o godzinie 16 w sobotę.
W najbliższą sobotę zostaną wznowione także rozgrywki Grand Prix Szczecinka 2013 w tenisie stołowym. Będzie to już czwarty, przedostatni turniej z tego cyklu. W klasyfikacji generalnej w kategorii Open prowadzą ex-aequo Grzegorz Kaczała oraz Mariusz Radziński. Natomiast w kategorii plus 50 liderem jest Antoni Biedziuk. Do udziału w zawodach organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych z terenu powiatu szczecineckiego. Początek zawodów o godzinie 14:15 w hali Stara Ślusarnia. I to już wszystko w aktualnościach, a przed nami komentarz pana Zenka.